Kultura japońska, potem niemiecka widoczne były w całym miejskim ośrodku kultury Amfiteatr. Tam właśnie odbywają się spotkania w ramach radomskiego kalejdoskopu kulturowego. Japonia jest o tyle ciekawym dniem ze względu na to, że jeszcze niedawno były wydarzenia związane ze stuleciem relacji dyplomatycznych polsko-japońskich, więc to jakby się zgrywa w całość i nawet będą ciekawe tematy do rozmów. Dlaczego akurat wybrano te kraje? Po prostu to interesuje Polaków. Jak mówią organizatorzy, blisko nam do kultur wspomnianych regionów. Blisko w sensie geograficznym czy intelektualnym. Japonia przecież od wieków fascynuje naszych rodaków i nic dziwnego, że kolejne przystanki radomskiego kalejdoskopu kulturowego cieszyły się dużym zainteresowaniem Radomian. Dla każdego jest to przygoda. Dla jednych może być to zachęcenie do tego, żeby rzeczywiście wyjechać, a dla tych, którzy być może z jakichś powodów nie będą mieli szansy wyjechać, jest to okazja na to, żeby poznać coś, czego w inny sposób nie będą mogli. Były na przykład pokazy japońskiej kaligrafii, prezentacja rękodzieła, strojów i ozdób. Wiele osób czekało na warsztaty kulinarne. Nie mogło zabraknąć pokazów tańca. Wcześniej Radomianie mieli okazję do spotkań z kulturą Włoch i Stanów Zjednoczonych. Natomiast w sierpniu odbędą się dwie ostatnie imprezy z tego cyklu. Ich tematem będzie kultura Warmii i Kurpiów. Poza tym, że musimy poznawiać regiony z innych krajów, warto też czasem zajrzeć po prostu gdzieś do sąsiednich regionów, zobaczyć jak wygląda ta nasza kultura, łącznie z tym, że ta nasza kultura też jest w jakiś sposób łączna z innymi kulturami. Wstęp na wszystkie imprezy w ramach radomskiego kalejdoskopu kulturowego jest bezpłatny.